Zadanie 16. Wysokość trapezu równoramiennego o kącie ostrym 60 stopni i ramieniu długości 2 pierwiastek z 3 jest równa. Ok, to zadanie warto zacząć od rysunku, więc narysujmy sobie taki trapez równoramienny o kącie ostrym 60 stopni, czyli skoro ma równe ramiona, to też równe kąty przy podstawie. Ramię mamy długości 2 pierwiastek z 3, czyli jedno i drugie. No, interesuje nas wysokość, czyli konkretnie rzecz biorąc to, co widzicie tutaj. Ok, myślę, że trójkąt, który mamy przeanalizować, warto sobie na przykład gdzieś na boku rozrysować. Czyli tutaj mamy 60 stopni, tu mamy 2 pierwiastki z 3. Interesuje nas H, czyli wysokość trapezu. Ok, pierwszy sposób na rozwiązanie tego zadania to odniesienie się do funkcji trygonometrycznych, czyli sinus 60 stopni to jest H przez 2 pierwiastki z 3. Sinus 60 stopni to jest pierwiastek 3 przez 2 i wyliczamy H, możemy po prostu pomnożyć to na skos, czyli 2H równa się 2 pierwiastki z 3 razy pierwiastek z 3, to inaczej 2 razy 3, czyli 6 i po podzieleniu przez 2 obustronnym wychodzi, że H jest równe 3. To jest pierwszy ze sposobów, jak widać dość szybki, ale jeszcze szybszym sposobem byłoby odniesienie się do własności trójkątów 30, 60, 90. Dla przypomnienia, przerysuję może raz jeszcze, o, dla przypomnienia te własności mówią tyle, że naprzeciwko 30 stopni jest A, naprzeciwko 60 stopni jest A pierwiastek z 3, z kolei naprzeciwko 90 stopni jest 2A, czyli długość dwa razy dłuższa niż to, co jest naprzeciwko 30 stopni. Zatem skoro 2A to 2 pierwiastki z 3, to samo A daje nam pierwiastek z 3. Czyli ta długość wynosi pierwiastek z 3. No a H oznaczyliśmy jako A pierwiastek z 3, gdzie A już znamy, więc stawiamy pierwiastek 3 razy pierwiastek z 3 i to daje nam 3. Jak widać, wynik jest ten sam. Własności trójkątów 30, 60, 90 nie ma w tablicach maturalnych, więc jeśli chcecie z nich korzystać, trzeba po prostu znać je na pamięć. Innych wzorów, których nie ma w tablicach, a warto je znać, polecam obejrzeć mój filmik, wtedy przekonacie się, co warto znać, a czego nie ma po prostu w tablicach. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się, cześć!